na sensie dzisiaj za trzech. Raz tylko dany ci czas, a nie on twój, ani czyj. Z czasem się wszystko ustoi, żyj na huśtawce, żyj. Raz tylko dany ci czas, a nie on twój, ani czyj. Z czasem się wszystko ustoi, żyj na huśtawce, żyj. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Basia. Wpadnij do mnie. Mój adres to www.łykinspiracji.pl. Czekają tu na ciebie wspaniałe żółte nagrody. Płyty, iPody, kamery cyfrowe, notebooki i wiele innych. No i nagroda główna, 50 tysięcy złotych, dzięki którym inspirujący świat znajdzie się w zasięgu ręki. Pamiętaj tylko, kup herbatę Lipton Yellow Label w promocyjnym opakowaniu z kodem. Wpisz go na mojej stronie, aby wziąć udział w losowaniu. A więc do zobaczenia. www.łykinspiracji.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Akademia Rozrywki. Za 17 minut godzina 14. Akademia Rozrywki trwa. Dzisiaj w Akademii Rozrywki kabaret Świerszczy Chrząszcz ze Szczebrzeszyna, który wieczorem o 20 wystąpi w piwnicy pod Harendą w Warszawie na kabaretowej scenie Trójki. I rozmawiamy z Państwem piszącymi do akademia.rozrywki@polskieradio.pl na temat tych drugich słów, których nauczyliśmy naszych znajomych obcokrajowców. Jeszcze przez powtórkę z rozrywki coś Wam wpadło do głowy, czy nie? Koniecznie. Na ten temat? Zastanawiamy się. No to ja wam coś wpadło. To się zastanawcie, co wam wpadło, a ja wam przeczytam, co państwu jeszcze wpadło do głowy. Mój znajomy Niemiec był nieco zaskoczony, jak usłyszał słowo Wichajster. Ale właściwy problem zaczął się, jak trzeba mu było wytłumaczyć, że oznacza to właściwie wszystko. To też takie wyjazdy egzotyczne to są dobre do tego, żeby się dowiedzieć, czego Polacy uczą obcokrajowców tam gdzieś daleko, daleko, bo pani Ela i pan Przemek napisali, właśnie wróciliśmy z Egiptu, tubylcy dopytywali się nas, co oznacza dobra, dobra zupa z bobra. Pani Kinga, w ubiegłym roku na ogólnoświatowych regatach spotkaliśmy pewnego pana, bodajże Anglika, który dowiedziawszy się, że jesteśmy Polakami, powiedział z dumą, a ja znam trzy słowa po polsku, na dż. Dżen dobry, dżenkuje i dżen tonik. Dżemu nie znam. A to jeszcze może się tego douczyć za jakiś czas. I co jeszcze było, tutaj gdzieś znalazłem, przepraszam, troszkę się gubię w tych mailach od państwa, ale bardzo dziękuję, przyszło ich tyle. O, to jest bardzo ładne. Pani Kasia napisała. Mój kolega, chcąc pomóc swojemu koledze Hiszpanowi na pierwszej randce z Polką, nauczył go kulturalnego zwrotu, jaką paszę preferujesz? Z kim miał tą randkę? To... Może ona się zajmowała handlem paszą na przykład. Może jak była z Akademii Rolniczej na przykład. Z jakiegoś wydziału, który paszą może się zajmować. Bardzo państwu dziękujemy. Jak widać, fantazja nas ponosi, jeśli chodzi o te drugie słowa. Jeszcze chciałem was zapytać o wasz tegoroczny wyjazd na Pakę. Jedziecie, wybieracie się na przegląd kabaretów Paka w tym roku, czy nie występujecie? Z tym, że nie w ramach przeglądu. Mhm. Taki gościnny, niewielki występ zaraz na początku festiwalu, tak, 1 kwietnia. Ale to dlatego, że po prostu laureatom już nie wypada, czy stwierdziliście, nie, że nie chcecie? Nawet bardzo wypada bronić tytułu. Tak nas namawiano właśnie w ubiegłym roku. Z tym, że jeżeli na Pakę, to chcielibyśmy pojechać z czymś zupełnie nowym, a jakby nie z czymś, co właściwie to jest więcej tego samego. Mhm. Już z jakimś nowym pomysłem, w nowej formie. Do dźwięków poruszaliśmy trochę na Pace, teraz chcielibyśmy wypróbować czegoś innego. Tak więc zaskoczymy formą nową. Będziemy szukać oryginalnej. I za jakiś czas ją gdzieś opublikujecie. No, miejmy nadzieję. Mam nadzieję, że również tutaj w piwnicy pod Harendą na kabaretowej scenie Trójki i na innych kabaretowych scenach Trójki w Polsce. Państwa zapraszam jeszcze raz. Dziś o 20:00 Świerszczy Chrząszcz w piwnicy pod Harendą. I teraz zaproszenia czekają na państwa pod naszym numerem telefonu 022 i 7 trójek.
I w Akademii Rozrywki teraz premiera, i to jest nagranie sprzed tygodnia z piwnicy pod Harendą z kabaretowej sceny Trójki. W tamtym tygodniu gościliśmy Krzysztofa Dałkrzewicza. Krzysztof Dałkrzewicz wykonał tam pewną premierową piosenkę, która powstała na podstawie obserwacji pewnego bardzo medialnego zdarzenia. To tę premierę Państwu teraz przedstawię. A Wam już dziękuję serdecznie za wizytę. Dziękujemy bardzo. I do zobaczenia wieczorem w piwnicy pod Harendą. Wy teraz jeszcze na czat idziecie, tak? Zgadza się. Tak. O której? O 15? O 15. W wirtualnej Polsce. Czat ze świerszczych chrząszczem. Zapraszamy. A teraz czat. Będzie czat? To zobaczymy. A teraz Krzysztof Dałkrzewicz w nagraniu z ubiegłego poniedziałku. O tym, że jest 1,5 litra, to się dowiedziałem w naszym Sejmie, bo wtedy, kiedy pani poseł Kruk tam szła przez Sejm i później dorwali pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego i mówią, co on powie na ten temat, że pani poseł Kruk właśnie wygląda na to, że walnęła. On powiedział, że to nieprawda, że pani poseł Kruk nie piła, ale inni posłowie piją jeszcze więcej. I tu od razu wymienił posła Gregorka, który miał dachowanie pod pokojem. I właśnie dowiedziałem się od dziennikarza, że on podobno z grupą innych posłów wypili razem 1,5 litra. Zamiast 1,5. Rąbnęli sobie 1,5 litra i podobno nawet próbowali go, żeby on wstał, leżał. I nawet tak jak krąży legenda, to mu śpiewali, że wstań, wstań, nie jesteś sam. Ale do tego posła już tylko melodia dochodziła. Treść nie za bardzo i... W związku z tym ja napisałem tutaj taką piosenkę, którą będziemy też mogli sobie zaśpiewać. Pani poseł, w jasny dzień, skoro świt przed szarym zmrokiem, szła głosować, Boże mój, jak gęś tłusta przed wyrokiem. Krok podobny i wzrok też, lecz by sprawy nie roznośna, nawet jeśli kiedyś coś... No to coś tam, coś tam, coś tam, nawet jeśli kiedyś coś. No to coś tam, coś tam, coś tam. I właśnie to jest refrenie do pośpiewania. I nawet jeśli kiedyś coś. No to coś tam, coś tam, coś tam. Raz mąż stanu, ważny gość, chciał polatać samolotem, lecz samolot, Boże mój, też okazał się nielotem. W górę gościa nie chciał wznieść, więc by także go nie wznośna, nawet jeśli leciał gdzieś, żeby coś tam, coś tam, coś tam, nawet jeśli leciał gdzieś, żeby coś tam, coś tam, coś tam. Pewien gość, stanowczy dość, rzekł, gdyby dopiec komuś głębiej z przyjaznego państwa bon, lepiej bądź przyjazny w gębie, zamiast dźwigać świński łeb, delikatniej tezę głośna, że ten dureń to nie cham, tylko coś tam, coś tam, coś tam, ten dureń to nie cham, tylko coś tam, coś tam, coś tam. Nawet jeśli kiedyś coś, żeby coś tam, coś tam, coś tam. Coś, żeby coś tam, coś tam, coś tam. Za to puenta piosenki tej jest przejrzysta i dla posłów. Nie traktujcie, proszę was, społeczeństwa tak jak posłów, a szczególnie kiedy rzecz w swej istocie nader prosta. Bo kiedy wy nam takie coś, my wam także coś tam, coś tam. Kiedy wy nam takie coś, my wam także coś tam, coś tam. Kiedy wy nam takie coś, my wam także coś tam, coś tam. Yeah.
Krzysztof Dałczewicz przed tygodniem tak zaśpiewał w piwnicy pod Herendą w Warszawie na kabaretowej scenie Trójki. Za 9 minut godzina 14 i jeszcze